Wraz z operacją do gry weszło 7 nowych map i widzisz je wszystkie teraz na ekranie. A pod nimi widzisz moment, w których to będę mówił o nich w dzisiejszym odcinku, więc jeżeli chcesz się skupić na konkretnej, to droga wolna. My natomiast lecimy po kolei i numer uno, a mianowicie Ancient, czyli mapa stanowiąca poniekąd wizytówkę całej operacji. No muszę przyznać, jest ona utrzymana w takim dość specyficznym i ciekawym klimacie. Dodatkowo w pewnym sensie zastąpiła ona Azteka, co już może być dla nas pewną podpowiedzią. Przechodząc po mapie natrafiamy na kilka napisów, nie ma ich co prawda za wiele, ale przyjrzyjmy się niektórym z nich. Na początku te czerwone tablice, na których widnieje napis No Pasale, co po hiszpańsku znaczy nie przechodzić. Idąc dalej mamy Stefa Ekologika, co również znaczy po hiszpańsku, tłumaczyć chyba nie muszę. Wszystkie te teksty po hiszpańsku to już jest pewna wskazówka, lecz niestety językiem hiszpańskim posługuje się dość dużo ludzi na świecie i występują naprawdę na wielu obszarach. Warto tutaj zwrócić uwagę na budowlę i chyba nie zaskoczę, jak powiem, że są one pozostałościami po jakichś to plemieniach amerykańskich. Mogą to być albo Aztekowie, albo Inkowie. Popatrzmy sobie teraz na mapę, gdzie występowały te właśnie to plemiona i zobaczymy, że jest to teren mniej więcej środkowej Ameryki. Powiem nawet więcej, środkowego Meksyku. W związku z powyższym nie pozostało nic innego, jak stwierdzić, że Ancient będzie znajdowało się w Meksyku. Dokładnych współrzędnych niestety nie znam, lecz będzie to mniej więcej ta środkowa część. Czas na wielką fabrykę samochodów, a mianowicie Engage. Tutaj z pozoru było prosto, gdyż już w opisie tej mapy właśnie na workshopie mamy napisane, że ta fabryka znajduje się w Niemczech. I znajdziemy w grze na to dwa dowody. Po pierwsze, zaraz tutaj przy wejściu mamy taką dużą, powiewającą, dumną niemiecką flagę oraz na niektórych monitorach wyświetlają się slajdy i na co trzeci z nich znajduje się właśnie logo tej to firmy, a pod nim jest właśnie niemiecka flaga. Gdy fakt jakby się zastanawiać i próbować przyczepić, no to nie ma tutaj większych dowodów, tak? Gdyż to, że mamy flagę jakiejś firmy, to nie oznacza, że ta fabryka znajduje się dokładnie w tym kraju, tak? Popatrzmy na jakieś międzynarodowe wielkie koncerny na świecie. I tu bardzo częstym zabiegiem jest przemycanie jakichś emblematów czy jakichś symboli danego kraju, skąd to właśnie pochodzi ta marka. W związku też jest czym? To, że jest flaga na wjeździe, to tak na dobrą sprawę niczym nie znaczy. Ale skoro napisał tak sam właściciel, to może z tym dyskutować nie będzie i zaufamy mu, że Engage znajduje się w Niemczech. A gdzie dokładnie? Tutaj na mapie mamy zaznaczone fabryki samochodów w Niemczech. Nie są to wszystkie, ale zdecydowana większość. Także będzie to któreś miejsce z tych. Gdzie? No to można się tylko zastanawiać. 3 days later. Apollo i tej sytuacja jest dość prosta. Otóż dobrze ci wiedzieć, że Apollo jest to program kosmiczny realizowany w latach 60. 70. ubiegłego wieku przez Stany Zjednoczone. No popatrzmy na tą mapę. Wszędzie mamy ukryte logo, które są dość niezłym nawiązaniem do National Aeronautic and Space Administration, w skrócie NASA. Wiadomo, że nie mogli wykorzystać dokładnych emblematów tej to właśnie organizacji, ale obeszli to w dość sprytny sposób. Na tym etapie powiem ci, że mniej więcej każdy obszar na świecie podlega pod jakąś to agencję kosmiczną, tak? Dla przykładu w Europie mamy ESA. A nie, chyba jednak ESA, no European Space Agency, to chyba raczej ESA. W Stanach mamy właśnie NASA, a w Chinach mamy jeszcze CNSA. Ale mówię ci o tym nie bez powodu, gdyż tak na dobrą sprawę przez to, że właśnie to jest muzeum poświęcone NASA, tak? No bo nie oszukujmy się, to nie jest muzeum poświęcone jakiejś agencji lotniczej Apollo, tylko NASA, powiedzmy sobie wprost. W związku też z czym na 95% będzie się ona znajdowała właśnie na obszarze, na którym to właśnie funkcjonuje ta agencja. W tym dokładnym przypadku NASA działa na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli prawie że udało nam się potwierdzić tą lokalizację. Sprawdźmy jeszcze tylko szybko Google Mapsy. Tu jest mały przypadek, gdyż okazało się, że jest dokładnie jedno muzeum NASA pozostałe Stanami Zjednoczonymi i jest ono na terenie Hiszpanii. Lecz jak popatrzę na zdjęcia, wygląda ono całkowicie inaczej, więc wysuwam wniosek, że właśnie mapa Apollo ulokowana jest w Stanach Zjednoczonych. Gdzie dokładniej? Tutaj macie mapkę ze wszelkimi miejscami związanymi z NASA, wszelkimi jakimiś muzeami czy innymi ważnymi miejscami i najprawdopodobniej właśnie będzie to jedno z nich. Wychodzimy z map turniejowych i idziemy na Frostbite. Tutaj całą tajemniczę zdradziła ta charakterystyczna wieża na samym środku jeziora. No co, na pewno zwróciłeś na nią uwagę, nie? Jak podejdziemy bliżej, mamy taki oto plakat, którym znajduje się dość cenna wskazówka. Otóż wieża ta inspirowana jest dokładnie taką samą, która znajduje się w prawdziwym życiu na południu Tyrolu, czyli w północnych Włoszech. Mamy tam jezioro Lago di Resia i z nim jest dość ciekawa historia. Od wielu lat temu budowano na tamtejszym obszarze właśnie tamę, lecz był jakiś mały przypał i w związku też z czym musieli zalać całą to właśnie wioskę. I tak też się stało. Zalali ją, a jedyne co wystawało na powierzchni to właśnie wieża tego kościoła. Z racji, że jest to teren dość górzysty, bardzo często ta tafla jeziora właśnie tam zamarza i mamy krajobraz podobny właśnie do mniej więcej tego, którego mamy w grze, a mianowicie jest jezioro, z którego w pewnym momencie wyrasta sama wieża. Obecnie wygląda to mega ciekawie i jest jedną z większych atrakcji turystycznych tego to właśnie regionu Europy. Czasem pierwsze mapy do trybu skrzydłowego, a mianowicie Guard. I zlokalizowanie wcale nie było takie trudne, gdyż tutaj zaraz mamy taki duży most, który jest nawiązaniem. Dość upośledzonym nawiązaniem. Ale jednak odwzorowuje on most świętego Karola, który znajduje się oczywiście w stolicy Czech. Most ten jest jednym z symboli Pragi, także co, nasi południowi sąsiedzi muszą się cieszyć, że mają właśnie mapę w CS-ie właśnie ze swojej stolicy. Super. Elysion, czyli ostatnia mapa w dniu dzisiejszym i z nią jest mały przypał. Otóż jedyne napisy, które tu mamy są w języku angielskim i nie mówi nam to totalnie nic, w sensie w kwestii zlokalizowania, bo umiem je sobie przetłumaczyć, żeby nie było, ale no, napisy po angielsku mogą być wszędzie na świecie, tak? Próbowałem coś znaleźć w Google, ale niestety okazał się on niezbyt pomocny w tej kwestii. Jedyne co udało mi się wytropić to to, że całe otoczenie jest dokładnie takie samo jak na Vertigo, a Vertigo znajduje się w Nowym Jorku. Są to oczywiście skyboxy, no i nie można było wymagać od twórcy, żeby robił całkowicie coś innego, w związku z czym takie średnie nawiązanie. Lecz polećmy sobie teraz właśnie w dół tego budynku i tutaj uda nam się zobaczyć, że znajdują się wozy policyjne i na nich jest napisane Police. Co więcej, mamy numer 911. On z kolei używany jest tylko i wyłącznie na terenie USA, także ta mapa musi się znajdować właśnie tam. Lecz gdzie ona znajdzie dokładnie? Bardzo możliwe, że Nowy Jork, ale niestety tego nie jestem w stanie potwierdzić na 100%.